7.30 rano, 5.30 tutaj wstałem już dawno. Ogarnąłem całą kabinę, jest porządek. Znowu ulepszyłem, żeby było jeszcze bardziej schludnie, jak jadę. No więc mówiłem, że zyskałem tutaj to miejsce, nie? Tutaj wkładam laptopa i torbę na ubrania. Chociaż torbę na ubrania jeszcze mogę tu przełożyć, no ale dobra, na razie tak jest. I palnika nie trzymam na siedzeniu, tylko chowam go tutaj. O. Razem z narzędziami. I teraz to wygląda dobrze. I za każdym razem ten muszę, o, stół jeszcze muszę wyczyścić. No i tak pojadę tam. 5.30 rano, będę tam na 6 po 6. Awizację mam na 8, oni tam zawsze zębami zgrzytają, jak próbuję się wcześniej, nie? Ale no co ja mam robić tutaj? Już się wyspałem już. Dzisiaj tak wiem, że nic nie ładuję, tylko przyjechać do Stanów, nie? Ona coś wspominała, że jutro mogę, może załaduję, nie wiem, ale dzisiaj na pewno nie. Mnie to obojętne, i tak muszę pauzę gdzieś wykręcić i tak, tylko że do Stanów, wiecie, jak teraz jest, kurczę. Oni robią problemy ze wszystkim teraz. Chociaż jak już teraz można wjeżdżać do Stanów, wszyscy mogą wjeżdżać do Stanów, no to dlaczego miałbym jej wpuścić, nawet jak mam załadunek później, nie? Ale to jest granica, to są dziwni ludzie. Także dobra, za 15.09, za 15.06 tutaj ruszam. Także całe 36 km. Pyk. W Kanadzie można jechać 13, w Stanach 8, 11, 14 godzin zmiana. Dobra. Jakby mnie wzięli wcześniej, to popłynę promem o 9, jak nie, no to o 11, a jak nie, to na pewno o 1. To już jest bez znaczenia, tylko żebym chciał się jak najszybciej do Stanów przydostać, żeby się zameldować na jakimś truckstopie, nie? Dzisiaj jest czwartek, to jeszcze nie jest weekendowo, to może być lipa z miejscami. Okej. Poszedł. Zajadę tam za wcześnie, ale już mi się nie chciało. Już mi się nie chciało tam siedzieć. Znacie moje powiedzenie. No oni mi tam powiedzą, o, twoja awizacja jest na 8. Ja zawsze mówię, wolę być wcześniej niż za późno. Także jestem tu i poczekam do 8. Ale ja wiem, że tutaj zawsze zgrzytają zębami. Czasami tak bywa, że człowiek jest spóźniony. No ale awizacja była na 8 rano, na przykład przypłynąłem dopiero o 11 promem i byłem na 12, no to już nic nie mówili, nie? Nie, każda firma inaczej. Przynajmniej sobie troszeczkę korków zaoszczędzę, ale jak mi rozładują, to i tak będą korki do Wiktorii. W nocy padało, także się super spało, no oprócz tej chłodni, nie? Dzisiejszą noc przynajmniej będę miał spokojną, bo nie będzie chłodni na chodzie. Fenomen również spotykany w Kanadzie. Samotne auto na lewym pasie. No były 3 pasy, teraz są 2, nie? No to on sobie tak jedzie lewym pasem. Jedzie sobie. Czemu nie? Często mi się pytacie, czemu jadę środkowym, na przykład jakie są 3 pasy w Toronto, czy gdzieś, no bo w Ontario czasami nie ma sensu jechać prawym, bo cały czas to się włącza i wyłącza, jest taki duży ruch. No i ciężarowe mogą jechać generalnie środkowym. Ja zawsze próbuję się chować na prawy, ale w Toronto to jest granie warta świeczki, bo zawsze się człowiek przyhamuje, prędzej czy później. No nic, ja też na lewy skręcam. Zjeżdżam. Jak on, to i ja. Nie no, wiem, że zaraz będę zjeżdżał za 700 metrów. Tutaj za zakrętem jest mój, to już nie jest zjazd, po prostu światła będą i będę skręcał w lewo. Ale champion. Ciekawe, czy skręci tu gdzie ja? Tak. No dobra. Chciał być pewny, że będzie na właściwym pasie. Widzisz, że czego
się musiał martwić o to, że go nikt nie chce wpuścić, mimo takiego ogromnego ruchu, jak jest dzisiaj, nie? 6:30, półtorej godziny przed. Dobra. It's always better to be early than late. That's what I say. On mi mówi, że mam awizację na 9 rano, ale mówi nic, dzisiaj nie robimy, nie mamy dużo roboty, cofa się pod 11. Kurczę, oni... Ej, ale mnie ty wkurzasz dzisiaj, Volvo. Oni zawsze mi na kartce z tym rozładunkiem piszą godzinę wcześniej, nie wiem czemu, nie wiem o co chodzi. Ale i tak widzę, co mi to. Door 11. Zaraz im napiszę, u nas jest 9:30, to już w biurze tam wszyscy siedzą i już zleceniami przebierają. Kolejny ładunek dostarczony. Kolejny ładunek przyciągnięty przez cały kontynent. I tak tydzień w tydzień tutaj jeden trak jedzie. To dzisiaj czwartek? No, to jutro będę ładować kolejnego traka, który będzie tutaj zmierzał. Brrr! Nie jest... Tak zimno, 5 stopni, 6 stopni, ale jest wilgotno przez ten deszcz. Łebasto zaraz się odpala. Teraz sobie zresetuję tryb numer 2, bo ja tak zawsze resetuję, jak... Aj! Nie to chciałem. Tu mam takie trzy trypy, nie? Tryb 1 to jest codziennie resetowane. Tryb 2 to jest, jak już się zdejmę, a tryb 3 cały tryb od samego początku, nie? Tak naprawdę tryb 2 to jest powrót. Razem z podjazdem. O! By się przydał jeszcze czwarty licznik do podjazdu, no ale co? Ten podjazd to zawsze jest taki marny. O, chociaż czasami bywają i większe. O! Świta. Tutaj taka sarna przychodzi. Może dzisiaj też przyjdzie. Tam jest trochę trawy, ale zawsze wcina trawę. Spytał się mnie, czy wszystkie palety są jego i zasuwa. Trochę liczenia będzie miał, zobaczymy, czy ta sarna przyszła. A tutaj lubi wcinać trawę i się wcale nie płoszy. Dzisiaj taka pogoda. Pewnie śpi. Nie ma. Ale są króliki.
Nie ma. Może później przyjdzie. Widzieli wcześniej, ale zajmuje trochę czasu. Już chyba o 9 nie popłynę. Z 8 za 10, zanim dojadę. Wątpię. Napisałem do spedycji, kazali zadzwonić, jak będę już na lądzie. Także jeszcze nie wiedzą, co będę robił. No ta, no bo to te ładunki to może i mają coś, a może coś im wyskoczy, a może to, a może tamto, a diabli wiedzą. To tak jest w transporcie. A na granicy oni wszyscy wiedzą lepiej, nie? A transport ma swoje prawa. No ale mniejsza z tym. Pomarańcze zjadłem. To jest ostatnia rzecz, którą mam, którą nie mogłem wieźć do Stanów. Mnie to zawsze zastanawia, jak do tej firmy przyjeżdżam, bo to zawsze pusto pod rampami, nie? No wiadomo, dystrybucja, tam wyjechali rano i w nocy mają te twoje trasy, ale kiedy im przywożą te towary? Może w inne dni w tygodniu? No ja nie wiem. W Cisco, w Port Coquitlam przy Vancouver, no to tam jest ruch i to codziennie, no wiadomo, duże miasto, ale nie wiem. Tak samo w North Sanish. Jak przyjeżdżam tam do tego Sobis, to zawsze jestem sam. Może taki dzień po prostu dostawy mam. Bo to jest jednak spora firmka dystrybucyjna, nie? Nie wiem. Ale im to idzie jak krew z nosa. 8:10, jeszcze nie zdjęty. Znaczy zdjęty już dawno, jeszcze liczy. No ale dobra, nie będę narzekał, bo mnie wzięli wcześniej. Jakby mi teraz wzięli, to by skończyli. Później bym popłynął o pierwszy, a teraz na razie no, o 9 już raczej marne szanse. I bardziej wygląda to na 11. 2 godziny od cofnięcia. Jak tak dalej pójdzie, to na 11 nie popłynę. 8 palet, 2 godziny. Wczoraj w tym North Sanish 19 palet, 40 minut. Z liczeniem. A tutaj zawsze było dziwnie. Raz są mili, raz są dziwni. Raz jest tak, raz jest siak. O! 2,5 godziny. Na 8 palet, dobra. Już wiem, dlaczego tak długo. Nie denerwuj mnie, Volvo. Jest takie coś, że jak za szybko wrzucę na drive, to on mówi, że najpierw naciśnij pedał hamulca. Że tak cały czas jest naciśnięty. Magazynier uczył nowego magazyniera. Dlatego tak długo. Jadę na prom. Na 11 powinienem być ok. Powinienem. Zobaczymy, co na promie słychać. Było napisane, że 50% jest promu wolnego na 3 po południu. A jeszcze o 11 jest. Przecież promi o 1. No na 1 mam rezerwację. Tylko że jak ja przyjadę wcześniej, to już nie będę na rezerwacji, tylko będę na standby. No. Tak, pierwszy. Dobra. Spedycja na razie milczy. Kurde, już cały parking samochodów, tylko na który prom? Fakt, że dzisiaj jest święto, 11 listopada, nie? Nie ma już miejsca na 11 i nie wiedziała, na którą linię mi wrzucić. I myślała, że jeszcze może ten. Wieża, bo tutaj jest wieża, ona na wieżę dzwoniła. I on puści. Mnie puści na 11, ale zobacz, co się dzieje. I w ogóle ciężarowych nie ma, nie? A 11 już jest pełna. Znaczy prom już jest pełny na 11. Same osobówki popłyną. Linia numer 1-9. I będę płynął o 1. Trudno. Kurde. Będzie później kolejka na granicy. Zanim ja zajadę na traks, to w Olensburgu już nie będzie miejsca. Do dupy. Dlatego, że długo mnie zdejmowali. Ale może mnie wezmą o tej 11. To się zmienia zawsze. Tylko tyle jest. Jeden ciężarowy. A może ktoś na rezerwację nie przyjedzie i... Nie wiem. Jak powiedziała, że popłynął pierwszy, to popłynął pierwszy, ale... On va voir. Czasem dostałem informację o załadunku. Miejscowość Clackamas, Oregon, to jest przy Portlandzie.
dobrze. To będę musiał pojechać do południa. Na Pawinne. Tam jest Love's, a jeszcze lepiej jest Love's w Truddale, w Portland. O! No, ale zobaczymy, jak z granicą pójdzie. Prom spóźniony. O 10 minut będzie, zanim tutaj dopłynie. Fajnie by było nim popłynąć. No kurde, może tego traka, którym jestem ja, wpuszczam. Nie wiem. No, ale tu są pewnie rezerwacje. A ten był tam w Cisco, gdzie ja byłem. Patrz, jak cię go szybko zrobili. Przyjechał, jak ja wyjeżdżałem. Pewnie też ma rezerwację. No i załadowali. Trzy traki, dwie naczepy i reszta osobówki. Ja mam załadunek. Ładunek jest do Toronto. Załadunek w sobotę rano. To chyba już mnie do Stanów wpuszczą, kurde. Mam nadzieję, że ten, że się nie będą pytać daty, nie? No ale... Tak, to dzisiaj bym pojechał do Napawina albo do Portland i załadunek o 11 rano w sobotę. A do Toronto nawet nie wiem na kiedy. No ale jakbym w sobotę zadawał, sobota, niedziela, poniedziałek, na wtorek do Toronto. Na wtorek albo na środę. Okej. Okay. Ładunek jest na czwartek, więc ja tego... Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek bym był w Toronto. Ja tego nie będę dostarczał w czwartek. Ja to zrzucę na naszej bazie w Toronto i przepinka i do Montrealu. To w sumie nawet dobrze wyjdzie ten wyjazd. No tak, ale mogłem ładować dzisiaj albo jutro. No ale nie, nie jest źle, nie jest źle. Na luzie. Bez stresu. Jak już przekroczę granicę, to już będzie totalnie bez stresu. No i dzisiaj może być problem z miejscem, ale nie martwię się tym. Kurde. Portland. Sprawdzę pogodę w Portland. Jadę do Portland, do Truddale i jakby jutro była pogoda, to bym pojechał rowerem do Portland. Nigdy nie byłem w Portland. Ale znając życie, będzie padać. Patrzymy. Pogoda w Portland. Więc taka jest prognoza pogody na Portland. Czwartek deszcz, piątek deszcz, sobota deszcz, niedziela deszcz, poniedziałek deszcz, wtorek deszcz. No więc dziękuję. Ja sobie pozwiedzałem rowerem. West Coast. Także ja najpierw spróbuję stanąć w Napawinne. A później obliczę kilometry. Ale co tutaj obliczać, no? Z zachodniego wybrzeża Montrealu jest raz, dwa, trzy, cztery dni z hakiem, nie? Także powiedzmy w sobotę załaduję i ujadę coś tam właśnie, ten hak, i to będzie niedziela, poniedziałek, wtorek, środa w Montrealu. Tak. W środę rano w Toronto, albo wtorek na wieczór zajadę do Toronto, żeby przepiąć. Wyjadę z Toronto i gdzieś tam dojadę. I w środę sobie wrócę. Okej. Okay. Taki jest plan. No tutaj nie powinno być problemu, bo to jest jakiś energy drinks. Portland bottling. I to idzie do Pepsi. Pepsi, jaki ma energy drinki? Nie wiem, bo nie piję tej chemii. Patrzcie, przez cały kontynent będzie szło energy drinks. No i to będzie ciężkie, nie? 43 tysiące. Dawno przez Wyoming nie jechałem. Taka pogoda ma być właśnie do piątku. Przepraszam, do poniedziałku, w piątek w Portland. Tutaj w ogóle na całym wybrzeżu, no także widzicie. Jest ciekawie. Ale przynajmniej się nie będę martwił o ten... O Snoqualmie Pass, bo pojadę w dół do Portland. Tam cały czas wzdłuż rzeki z Kolumbią i dopiero góry się zaczynają przy... za Pendleton, jedno przejście. Tak, załaduję w sobotę. Aby dojechać gdzieś tam do Boise, Idaho. Im dalej, tym lepiej. I później będzie tylko 4 dni. Z Boise to jest 4 dni się wjeżdża do Kanady. Yeah. A nawet z tego Portland to i za Boise dojadę, nie? Także luks. Prom oczywiście spóźniony.
Zastanawiam się, czy nie stanąć w Arlington, w Waszyngtonie, co mi zmieni. Jeszcze pomyślę. Tam będę się musiał rezerwację zrobić, bo pewnie nie będzie miejsca, ale to zrobię po przekroczeniu granicy. Jak przekroczę granicę, podejmę decyzję. Przynajmniej jako jeden z pierwszych się ładuje, drugim trakiem będę. No i tam w rogu są rowerzyści. Super, będę drugi do wyjazdu. Przynajmniej tyle. Ponuro dzisiaj na promie. Słuchałem podcastów. Już w końcu wszyscy zamówili jedzenie i kupiłem sobie kawę i chipsy. Z nudów. Ja raczej nie będę jechał za Seattle, bo się nie ma co żadnego sensu pchać tam. Żadnego sensu się nie ma pchać. Będę stał w korkach. Zajadę tam na czwartą, piątą po południu w godzinach szczytu. A tak to cyk, stanę sobie w Arlington i rano w sobotę przeskoczę bez korków. To i tak nic nie zmieni. Nic. A szkoda, że nie jestem tym pierwszym trakiem. Miał fajny widok na wrota. Ale też widzę, bo kamera słabo wyłapuje. Szybko dopływa, to tak fajnie wygląda. Także bardzo nieciekawa pogoda. I zobaczymy, co słychać na granicy. Ostatni raz nie miałem ciekawych doświadczeń. W sumie, jak zrobię splita w Stanach, to mogę jeszcze jechać 7 godzin, a nie 4. A to może jeszcze bym pojechał, ale mi się nie chce. W Seattle będę się chrzanił z korkami. Co mi to zmieni? Pojechać półtorej godziny dalej, a mi to zajmie prawdopodobnie 3 godziny dalej, jeszcze w takiej pogodzie. Może na granicy nie ma kolejki na razie. Nie widać. Nie ma kolejki. Zobaczymy, czy mnie w tym razem wpuszczą do raju. Nie było dużej kolejki. Stałem tylko 15 minut. Pan się tylko zapytał, dokąd jedziesz. Podałem mu tą nazwę, Klamaka Mas, czy jakoś tak. Nawet nie spytał nic, kiedy, czy jak już, dokąd. All set. Wtedy musiałem trafić na jakiegoś nadgorliwego. Nawet nie spytał mi się o mój ten, informację o załadunku. Okej. Dobra, zobaczę zaraz, jak tam z miejscami na trackstopie. Jest 4:00 po południu, zanim ja dojadę do Seattle, będzie 5:30. Będę w korkach, później będzie problem z parkingiem. No nie wiem, jeszcze przeanalizuję sytuację. No, ale Seattle wygląda tak o tej godzinie. A to jest przed godziną szczytu. Znaczy, nie wygląda najgorzej. Nie wygląda najgorzej. Nie, no tu będzie dupa, nie? Nie. Ja jadę na trackstop do Arlington. Dziękuję, do widzenia. Tak nic nie będę zwiedzał, a co mi to da? Nic mi to nie da. 476 km jeszcze? Aż tak daleko jest? Coś mi nie pasuje. Nie jest pogoda, to jest dramat. Nawet nie mam zamiaru pchać w Seattle. Kurczę, nie wiem, czy miejsce będzie. A nie można zarezerwować, bo strona Flying J'a nie działa. Nic nie działa. No nic, mam nadzieję, że jakiś będzie. Jak nie, to się kupi na miejscu, co mam zrobić. Ja już mam dosyć na dzisiaj tych przygód, mimo tego, że się nie napracowałem zbytnio. No nic. Może jeszcze coś będzie. Ale widzę, że pełno z rezerwacją jest wolnych, nie? Tylko, że jak system jest down, no to co wtedy? Może się coś jeszcze znajdzie tam. Tam jeszcze widzę, co ufa. Tutaj ja bym chciał, ale tutaj to wszystko zajęte na pewno. Tak, tutaj zawsze zajęte.
też można. To już są bez rezerwacji. Jest miejsce? Nie, nie ma. Nie ma, ale tam jeszcze jest drugi parking. Tu jeszcze są. Okej, tu się parkuje i dziękuję, do widzenia. O, tu jest nawet miejsce, proszę. A nie, to jest dla inwalidów. Ale tutaj jeszcze są. To jest okej. Dobra, koniec, pauza. Pauza aż do soboty rano.